Za chwilę rozpoczniemy kolejne zmagania policjantów prewencji. To już po raz 18 spotykamy się w najstarszej szkole policji, w szkole policji Słupsko. Serdecznie witam naczelników Wydziału Prewencji, witam kolegów, ekspertów i sędziów ze szkół policyjnych, ale przede wszystkim witam tych najważniejszych, czyli najlepsze patrole z komend wojewódzkich. Turniej patrolowy to nie tylko zmagania, to przede wszystkim forma doskonalenia zawodowego. To wy jesteście najczęściej tymi, z którymi pierwszy kontakt mają nasi obywatele. To od was zależy ocena pracy policji i poziom zaufania. Mam nadzieję, że te zmagania, które się dzisiaj rozpoczynają, przyczynią się do podniesienia waszej wiedzy, waszej kwalifikacji, które z pożytkiem później wykorzystacie w codziennej służbie. Wszystkie konkurencje, które się będą odbywać, służą właśnie temu. W roku ubiegłym wygrała ekipa z Komendy Wojewódzkiej Policji z Krakowa. W tym roku jeszcze będzie zwycięzcy nie ustali, ale pójdziemy za chwilę, będziemy się zastanawiać. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że rywalizacja będzie przebiegała w sportowej, ale i zdrowej atmosferze. Chciałbym, żeby faktycznie wygrał najlepszy patrol. Tego Państwu życzę. Myślę, że w piątek o 14 spotkamy się tutaj wszyscy w dobrych nastrojach, bo przegranych nie będzie, tylko sami wygrani. 18 ogólnopolski turniej patrolowy, patrol roku, uważam za otwarty. Dziękuję. Patrol na lewo, patrol. Patrol, patrol.